Chrzest jest wydarzeniem, które jest niebywałe. Ono było również niebywałe dla samego Jezusa. A niebywałość polega jego na tym, w przypadku Jezusa i świadków, którzy to widzieli, że otwiera się niebo i Bóg składa jedno z najpiękniejszych świadectw. To jest mój Syn umiłowany. To jest zapowiedź tego, o czym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, gdzie prorok Izajasz mówi o przyjściu, o zbliżaniu się, o dopełnieniu tajemnicy, wypełnieniu tajemnicy, którą jest przyjście Mesjasza. Chwal i błogosław duszo moja Pana. To znaczy, uwielbiaj moja duszo Boga za to wszystko, co ten Bóg mi uczynił. A to, co nam uczynił, to dał nam zbawienie. A ono na początku dokonuje się i rozpoczyna poprzez chrzest.